Dziękujemy panu staroście. Zapewne państwo wiedzą, że ogromną pasją pana starosty jest historia, szczególnie historia naszego tutaj regionu, więc mógłbym mówić godzinami, ale no dobrze, że tutaj już skrócił nam się trochę, bo jak powiedział, wszyscy czekamy na te emocje związane już z pierwszym punktem, czyli z pokazem grup ułanów. Tak? Są to ułani w barwach 17 pułku ułanów Wielkopolski. Popularnie przyjęła się nazwa ułanów leszczyńskich. Żółte otoki, żółte pagony, proporce biało-żółte z czerwoną wstążką pomiędzy barwą żółtą i białą. Słuchajcie, ten pułk powstał dopiero w 1919 roku. Właściwie taki rodowód też z powstania wielkopolskiego. Do 22 roku stacjonował w Gnieźnie, a potem już do wybuchu II wojny światowej właśnie w Lesznie. Stąd ta nazwa ułanów leszczyńskich do niego przylgnęła. Dzisiaj w roli rekonstruktorów mamy dwa oddziały. Mamy dowódcę roli tych dwóch oddziałów przyjął dzisiaj Paweł Apolinarski. Natomiast na co dzień są to dwa oddzielne oddziały, właśnie Pawła Apolinarskiego oraz Szymona Chałupki. Obaj są doskonale tutaj nam znani, tak? Działają już od wielu lat. Trochę nawet więcej, Paweł Apolinarski. Także w tej chwili zaczynamy ten pokaz. Rozpocznie się on od pokazu musztry. W tej chwili jeźdźcy sobie trochę jeszcze tutaj, prawda, robią wolty, taką dużą woltę. I rozpoczyna Paweł pokaz musztry. Tak jak w każdym wojsku, musztra była niezwykle istotna. No i w tej chwili ja już nie będę przez chwilę komentowała, poproszę o muzykę i będziemy oglądali pokaz musztry w wykonaniu ułanów w barwach 17 pułku ułanów leszczyńskich. W tej chwili ułania będą trójkami, tak? Był rozkaz trójkami, tak? Oczywiście w tej chwili jadą kusem. Kus, tak? Czyli jeden z chodów końskich. Ja tylko się sprostuję, nie Szymona Chałupki, tylko Łukasza Chałupki. Przepraszam bardzo. Tak, kolejna komenda, czyli powrót do stępa, najwolniejszego roku końskiego. Tak. I zmiana formacji do tyraliery, tak, jednego rzędu. Proszę zwrócić uwagę na uzbrojenie. Typowym uzbrojeniem ułanów, od właściwie jeszcze powiem, może mi się uda o tym powiedzieć później, ale od samego początku typowym uzbrojeniem ułanów była szabla, lanca oraz broń palna, tak? W różnych okresach była to różna broń palna. No tu mamy uzbrojenie z 1939 roku, dodatkowo również bagnet, oczywiście, który jest przywieszony przy prawym boku ułana. Jeżeli ktoś widzi na pasie z ładownicami, jest również bagnet. Tak, co chwilę dowódca wydaje komendy zmieniające szyk, zmieniające chód koński. Zwróćcie uwagę, że zawsze wszystkie konie idą tym samym chodem końskim, czyli jak stępa, to wszyscy stępa, jeżeli kus, to wszyscy kusem, jeżeli galopem, wszyscy galopem. Oczywiście, słuchajcie, taki ułan wiózł ze sobą wszystko, co potrzebne było mu do walki, czyli kulbaka, nie siodło, tylko kulbaka, różniła się tym, że miała z przodu i z tyłu taki wyższy łęk. Ułani często musieli też spać w tym siodle.
Na to właśnie składały się i worek na obrok dla konia w razie, kiedy nie można było go nigdzie znaleźć, również pałatka, tak, w razie niepogody czy do przykrycia. Wszystko, co Ułan potrzebował, zapas amunicji, wszystko podstawowe, wszystko woził przy koniu. Z przodu, jak widzicie, jest kot zwinięty, tak, to wszystko należało do wyposażenia Ułana. To z tyłu, to białe, to jest właśnie zapas taki niezbędny owsa dla konia. Gdyby rzeczywiście zdarzyło się tak, że nie można było stanąć na popasie i nie można było koni nakarmić tym, co na popasie można było dostać czy znaleźć. Tak, w tej chwili do galopu przechodzi szyk. Galop wysiadywany, tak? Wysiadywany. Nie w półsiadzie, tylko galop wysiadywany. Chciałam powiedzieć, że w 1939 roku temu pułkowi, 17 pułkowi Ułanów Poznańskich, nadano imię króla Bolesława Chrobrego. Rzadko kiedy tak podajemy tą informację, ale faktycznie tak to było. Tak, mamy kolejną komendę, czyli pojedynczo galopem, nadal galop wysiadywany. Tak, czyli wysiadywany, czyli jeźdźcy jadą w pełnym dosiadzie, tak? Mamy też w półsiadzie galop, czyli jeździec pochyla się, tak? Nie siedzi bezpośrednio w siodle, tylko lekko pochylony galopuje. Podobnie zaczyna kus, tak? Wysiadywany i anglizowany. Mamy różne maści koni. Były próby wprowadzenia w Polsce właśnie jednolitych maści koni dla poszczególnych pułków. Spotkało się to z ogromnym niezadowoleniem pułków, ponieważ wiadomo, każdy miał konie wyszkolone dla siebie, przystosowane. Natomiast to wiązało się z tym, że no, niektóre konie musiały być no, niestety likwidowane. Chyba najbardziej się to udało Wielkopolsce ujednolicić te maści. Na przykład 15 pułk Ułanów Poznańskich właściwie miał w całości kasztany. Tutaj przede wszystkim mamy maść skarowniadą, tak to było. Ale tak naprawdę oprócz takich właśnie koni srokatych, to wszystkie konie w formacjach ułańskich były dopuszczalne. Podam ciekawostkę. 17 pułk Ułanów Poznańskich oddział trębaczy miał na koniach maści izabelowatej. Nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, co to jest za maść. To jest piękna maść izabelowata, gdzie ogon i grzywa są prawie białe, takie ekry bym powiedziała. Natomiast cała sierść konia jest też w takim kolorze żółtawym. Tak? Maść izabelowata, dość rzadka maść. I właśnie 17 pułk Ułanów Leszczyńskich miał oddział trębaczy wyłącznie na koniach maści izabelowatej. Kolejny szyk, tak, stępa za dowódcą. Czy panie Pawle, czy zakończyliśmy pokaz mustry? Tak, zakończyliśmy, dziękuję. Tutaj szablon pan Paweł daje nam znać. Dziękujemy bardzo Ułanom za piękny pokaz musztry. Słuchajcie, to się tylko tak wydaje. Ja nie zwróciłam, chciałam też powiedzieć, żeby zwrócić uwagę na, kiedy w trójkach Ułani idą. Idą idealnie równo, tak? Żaden koń, nawet ochrapy, nie wysuwa się przed innego konia. Te trójki są idealnie, tak? Łeb w łeb, chrapa w chrapę. Podobnie wszystkie inne formy są, formacje są też ściśle określone, jak one mają wyglądać. No i do tego trzeba utrzymać jednolity chód, tak? Nie można sobie kłusować czy galopować, kiedy się chce. Zawsze w jednolitym chodzie podawanym przez dowódcę. Do tego zwróćcie uwagę, że Ułani czy mają lance, tak? Tylko dowódcy to nie mają lans. Lance opierają się na takim specjalnym sporniku przy strzemieniu, ale pomimo to powożenie jedną ręką, bo domyślacie się, że powozili oni jedną ręką, prowadzili konia jedną ręką, w drugiej ręce cały czas trzymają z lance. Nie jest ona wcale taka lekka i trzeba ją było zawsze w tej pionowej formie pięknie utrzymać. Jeszcze zawsze myśleć o tym, że na nim jest proporzec z barwami pułku, czyli coś bardzo, bardzo honorowego.
Słuchajcie, w kolejnej odsłonie pokazu zobaczymy władanie szablą, tak? Ponieważ generalnie pokazy, które dzisiaj oglądamy, to są władanie szablą i władanie lanzą. Władanie szablą, czyli cięcie ust, to się nazywa, tak? Cięcie ust. W tej chwili już tutaj przygotowujemy się do tej konkurencji, cięcie ust. No i myślę, że będzie